Działający w Suwałkach amatorski teatr Grupa Kłusowników Straż Przednia imienia Karola Wojtyły, stworzony i kierowany przez Ewę Stąpur, po raz kolejny wychodzi z propozycją świętowania urodzin Marii Konopnickiej. Ta impreza wrosła już w kalendarz kulturalnych wydarzeń w Suwałkach i cieszy się niemałym powodzeniem. Kilkudniowe świętowanie jubileuszu poetki rokrocznie ma jeszcze jednego bohatera, Jana Pawła II. Karol Wojtyła jest patronem Suwalskiej Grupy Teatralnej, a 18 maja przypada rocznica jego urodzin. Dlatego organizatorzy postanowili połączyć obie okazje. Oficjalna nazwa przedsięwzięcia to Konopnicjańskie Ogrody Sztuki ze świętym Janem Pawłem II, który też urodził się w maju. I w związku z tym rozpoczynamy od wydarzenia związanego właśnie z jego urodzinami. 18 maja wszystkich zainteresowanych zapraszamy na marsz pod hasłem Wstańcie, chodźmy. Hasło to jest cytatem z Pisma Świętego, ale zarazem tytułem jednej z książek świętego Jana Pawła II. W najbliższy czwartek o 17:15 spod Szkoły Sióstr Salezjanek wyruszy kolumna uczestników przemarszu poświęconego Karolowi Wojtyle. Trasa będzie wiodła do pomnika papieża Polaka, znajdującego się przy Suwalskiej Konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Tam, jak zapowiada Ewa Stąpur, odbędzie się krótkie nabożeństwo i msza dziękczynna za dar życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Bardzo cieszymy się, że dzięki temu marszowi możemy w jakiś sposób uczestniczyć w obronie imienia świętego Jana Pawła II, bo ostatnio takie kalumnie się ukazały na jego temat. Jest, no, po prostu musimy go bronić. To jest nasz papież. Nasz święty i chcemy jak najbardziej go bronić. Kolejne wydarzenie zaplanowano na 21 maja. W niedzielę w gościnnych progach Suwalskiej Konkatedry po wieczornej mszy świętej odbędzie się wernisaż wystawy szczególnych prac plastycznych. Obok dzieł profesjonalnych artystów pojawi się tu twórczość amatorska. Mamy prace szalenie dla nas cenne, związane z osobami, które określiłabym mianem w jakiejś mierze wykluczonych. Dlatego, że są to albo seniorzy z Domu Pomocy Społecznej Kalina, jak również to są podopieczni różnych świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, zarówno z Suwałk, jak i spoza miasta, bo mamy Lipniak i mamy Filipów. Możemy pokazać pracę właśnie takich osób, które nie mają wielkich szans na wykazanie się talentem, a naprawdę bardzo wielu twórców, czy niepełnosprawnych, czy sędziwych, czy bardzo młodziutkich, przejawia ogromny talent plastyczny i to naprawdę warto pokazać. Tuż po wernisażu w świątyni wystąpi lokalny chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia, który w swym repertuarze skupi się w tym roku na pieśniach o charakterze religijnym. 22 maja, w Wigilię urodzin Marii Konopnickiej, zaplanowano spotkanie artystyczne w lokalnym muzeum imienia poetki. Znajduje się ono w domu jej narodzin. Spotkanie uświetnią profesjonalni artyści: Marlena Borowska, sopranistka, oraz Bogdan Cichucki, aktor. Będziemy mogli posłuchać zarówno wierszy Marii Konopnickiej, jak i utworów muzycznych do jej tekstów. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. W zeszłym roku cieszył się ten koncert ogromnym powodzeniem. Nawet zza płotu ktoś z nami podśpiewywał, co było bardzo zabawne i sympatyczne. Urodziny pani Marii odbędą się w Suwalskim Rosmarino następnego dnia, 23 maja. Nasz teatr zaprezentuje inscenizację, taką na wesołą inscenizację jednego z wierszy Marii Konopnickiej. Nie będę zdradzać, będzie niespodzianka. Taką na wesoło, troszeczkę w stylu komedii dell'arte. Poza tym wystąpią młodzi artyści, jako że Maria Konopnicka zawsze zwracała uwagę na edukację dzieci i młodzieży. A więc wystąpią młodzi akordeoniści ze szkoły muzycznej w Puńsku
i wystąpią wokaliści młodzi z naszej Państwowej Szkoły Muzycznej. Organizatorzy planują również podczas tych urodzin konkurs dla publiczności. Związany oczywiście będzie z postacią i twórczością poetki, ale jak zastrzega Ewa Stąpur, wiedza encyklopedyczna z pewnością nie będzie potrzebna. Finał tegorocznych konopnicjańskich ogrodów sztuki z Janem Pawłem II zaplanowano na czerwiec, a będzie to koncert niespodzianka.